Siema ludzie, Dawid Ozdoba z tej strony. Kolejny filmik dla pozytywnych ludzi. Znowu wam zadam pytanie. Dlaczego tracicie swój czas? Swój cenny czas. Bardzo cenny dla was. Jeszcze raz powiem, nie jesteśmy nieśmiertelni. Rodzimy się i kiedyś umieramy. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiadomo kiedy. Bo jakbyśmy wiedzieli kiedy, to byśmy sobie rozłożyli, że wtedy robimy to, 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 to i to. I później spokojnie odchodzimy. Byśmy się pożegnali z bliskimi, byśmy pozałatwiali wszystkie sprawy. A czasami jest tak, że może to się stać w każdej chwili. Najmniej spodziewanej chwili. Dlatego zadam pytanie, dlaczego tracicie czas na pierdoły? Dlaczego nie doceniacie tego, co macie? Dlaczego nie doceniacie bliskich wkoło siebie? Dlaczego? Dlaczego cały czas pędzicie gdzieś? Kasa, 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 kasa. Rzeczy materialne są fajne. Fajnie czasami kupić sobie fajną marynareczkę, fajną czapeczkę. Ale czy to jest aż takie ważne dla ciebie? Pieniądze to dodatek do życia, do fajnego życia. Wśród przyjaciół, znajomych, zajebistych ludzi, pozytywnych. To jest dodatek do cudownych chwil, do piękna tego wszystkiego, co macie wkoło. Ktoś powie, ale ja mam mało. Ale masz, żyjesz. Ja jako mały chłopiec nie miałem zbyt wiele. Miałem miłość mojej rodziny, cudownej rodziny. Miałem przecudownego dziadka, który poukładał mi w głowie. Można powiedzieć, że wychowywał mnie trochę jak Indianie kiedyś swoich potomków, czyli pokazywał mi piękno tego świata. Kiedy w ogóle, czy tak zrobiłeś, czy kiedykolwiek ci się udało stanąć na deszczu, popatrzeć w niebo, jak deszcz leci ci na twarz, ktoś może powiedzieć, że jestem chory, nie? Że o takich rzeczach mówię. Nie. Bo powiem ci, że kiedyś może to docenisz, jak będziesz już stary, nie będziesz mógł wyjść na dwór i będziesz patrzył na deszcz i będziesz mówił, kurczę, ale fajnie. Czego tego nie zrobiłem? Dlaczego teraz na przykład nie patrzysz w niebo, nie patrzysz na gwiazdy, nie patrzysz na księżyc? Dlaczego nie umiesz docenić tego, że możesz patrzeć? Że możesz słuchać, że możesz słuchać wiatru za oknami. Ktoś powie, no chory ten Dawid Ozdoba. Nie, nie chory. Ja doceniam każdą chwilę. A powiem wam dlaczego. Bo w 2000 roku bym zginął. W wypadku samochodowym zginął mój najlepszy przyjaciel. Ja wcześniej wysiadłem. Można powiedzieć, że oszukałem przeznaczenie. Kiedyś powiedziałem, że Bóg się może pomylił. No ale nawet jak się pomylił, to mam to życie i cieszę się każdą chwilą. Na przykład teraz przyjechałem na stację benzynową. Może mamy noc, ale lubię pić kawę. Wezmę sobie kawę, wezmę sobie ciacho, jagodziankę. I będę się cieszył z tego, że mogę sobie siąść, zjeść to spokojnie. Jutro kolejny dzień. Jutro będę pracował, będę działał, będę się rozwijał. Czyli będę robił dalej swoją muzykę. Będę miał trening z chłopakami z Bad Boys. Ale cieszę się tym wszystkim, co mam. I teraz pytanie do was. Takie skromne, delikatne. Powiedzcie mi, jak ostatnio rozmawialiście z bliskimi, jak się z nimi pożegnaliście? Jak ostatni rozmowa przez telefon, czy by to było na razie, dobra, spadaj, bo coś tam. A pomyślcie sobie, że może być tak, że te osoby, tej osoby może nie być. Może coś się stać. No przecież nie jesteśmy nieśmiertelni. Więc nie traćcie czas na pierdoły, a spędzajcie ten czas pozytywnie, cieszcie się. Nawet jak coś jest negatywnego, to zawsze można znaleźć w tym coś pozytywnego. Zawsze, uwierzcie mi, zawsze, bo ja miałem takie sytuacje w życiu, że już 3 razy uciekłem w śmierci, dlatego zastanówcie się, czy warto biec gdzieś. Czy nie lepiej się zatrzymać w życiu? Pocieszyć się tym, co mamy. Czymkolwiek. Nie patrz w życiu, że jest źle, tylko popatrz, co masz w życiu fajnego.
Pozdrawiam, Dawid Ozdoba, trzymajcie się, paluszki do góry, uśmiechu dużo, radości. I powiem wam na koniec, mój dziadzia dzień wcześniej zadzwonił do mnie i powiedział takie słowa. Dawidku, dla mojego wnuka będę żył, bardzo ciebie kocham. A na drugi dzień moja mama zadzwoniła, że dziadek zasnął i się nie obudził. Do końca był moim ideałem. Pokazał mi, jak cudownie żyć i nawet umiał się ze mną pożegnać. Czuł chyba, że będzie mi przykro. Powiedział na koniec, że mnie kocha i że będzie żył gdzieś tam może i patrzył na mnie. Więc cały czas czuję, że jest przy mnie. Dziadzia, kocham cię, a dla pozytywnych ludzi paluszek w górę i myślcie pozytywnie. Cieszcie się każdym dniem. Pozdrawiam.